Estera Sarasvati jest przewodniczką, nauczycielką wolności i obejmowania pełnej mocy, jaka jest wewnątrz każdego z nas. Prowadzi kobiety i mężczyzn do poznania siebie, do przebudzenia świadomości i energii seksualnej. Ja pamiętam mój pierwszy kontakt z Esterą. To był początek pięknej podróży w głąb siebie. Zapraszam Was zatem do wysłuchania wywiadu z Esterą Sarasvati, jaka przeniesie nas w świat zmysłów, ciała, świadomości i seksualności. Dlatego, że dla mnie właśnie ta seksualność, kobiecość generalnie, to są takie tematy, które od jakiegoś momentu bardzo we mnie buzują i są takie ważne i gdzieś tam w tych tematach chcę się poruszać i się poruszam cały czas i chcę je zgłębiać. I stąd przyszła taka potrzeba, żeby też z tobą ten wywiad nagrać. Ja też się cieszę. Czym, Estera, według ciebie jest seksualność? Czym jest i dlaczego dla nas jest tak bardzo ważna? Bo sama wiem po sobie, że jest to dla mnie bardzo ważna sfera mojego życia. Wszyscy mamy poczucie, że seksualność jest czymś ważnym. I to, że widzimy, że jest czymś ważnym, widać po tym, że seks sprzedaje, że ciało sprzedaje, że piękne ciało sprzedaje, tak? Że gdzieś jest to poczucie w nas, aha, że coś w tym jest ważnego. Też mamy tak dużo pragnień seksualnych i chcemy, żeby te relacje seksualne rozwijały się i szukamy. Czyli gdzieś jest w nas poczucie, tam coś jest. Ta seksualność jest czymś szczególnym. Tak? Zwykle nie wiemy, ale gdzieś nas to ciągnie. Tak jak czujemy zapach kwiatów, gdzieś pachną, coś jest. I mamy jako społeczeństwo niezwykle ograniczone rozumienie seksualności, które jest ukształtowane przez społeczeństwo, przez kulturę, w której żyjemy, przez religię, w jakiej jesteśmy ukształtowani, przez naszą mentalność, przez naszą świadomość, generalnie rzecz biorąc. Więc ja bym chciała tak troszeczkę, jakbyśmy mogli rozszerzyć trochę naszą percepcję, nasze rozumienie, dać trochę nowego powietrza do myślenia, nowych inspiracji. Więc takie chodzi ci o takie spojrzenie właśnie nas, Polaków, generalnie i Polek, na seksualność? Tak. Abyśmy my się otworzyli. I co gdybyśmy spojrzeli na seksualność z perspektywy fizyki kwantowej, która idzie w noga w nogę, ręka w rękę, z rozumieniem starych nauk duchowych, tak? Które od dawna są. Co gdybyśmy spojrzeli, że seksualność jest przyciąganiem i odpychaniem, jest tą siłą, która powoduje, że plus z minusem cały czas ze sobą tańczą. Tak? Że jest coś, jakaś siła, która powoduje, że wszystko rozkwita. Skąd się biorą kwiaty na wiosnę? Jak to rozkwita? Skąd to życie bierze się? Więc w tym rozumieniu seksualność jest siłą życiową. Jest czymś, co daje napęd, jest czymś, co daje wigor, witalność, soczystość. Tym czymś, co daje nam poczucie, o, chcę się żyć. Te iskry w oczach, to radość, ta radość, to podniecenie. Nie? To podniecenie jest tym samym, co jak ten krokus czy przebiśniak się rozwija i on jest jeszcze pod śniegiem, to, co go porusza do życia, jest to podniecenie. Nie? To jest takie coś, dość się w nim rusza i nagle zaczyna to, ten pęd, to zielone zaczyna wychodzić, przebijać się. I jeżeli jest mocna w nim siła życiowa, to się przebije przez beton. Tak jak widzimy trawę na przykład, tak? Co się dzieje z betonem? Pęka. Pęka. Jak to jest możliwe, że takie dziebełko, takie malutkie ziareneczko rozwaliło wielką płytę betonu? Jak to jest możliwe? I to jest dokładnie najlepszy obraz mocy seksualnej. To jest dokładnie to. I możemy też to przełożyć na naszą sprawczość. My, takie malutkie ziareneczko, co my możemy zrobić w tym świecie? To jest dokładnie to samo. Jeżeli naszą seksualność poznamy w nowy sposób, spojrzymy na nią w inny sposób, to będziemy tym ziarenkiem, które rozwali tą skorupę zakostniałego mentalnego systemu. Gdziekolwiek jesteśmy, w rodzinie, w szkole, w pracy,
To jest siła i moc seksualności. Mhm. Zaraz jak o tym opowiadasz, Estera, to mi się wydaje, że my tego nie mamy w sobie. Nie. Że to jest bardzo mocno w nas właśnie przez te systemy, o których mówiłaś, wychowania, religii, generalnie szkoła, wszystko w nas to zabija. Tak. Teraz, co możemy zrobić, żeby to w sobie właśnie rozbudzić, żeby mieć tą energię w sobie i żebyśmy jak ten kwiatek właśnie tam przebijali ten beton. Pierwsza kwestia to jest uświadomienie sobie, że jest tak, że nie musi tak być jak jest. Czyli pierwsze wyjście z tego poczucia, że i mogę kształtować życie i mogę je zmienić. Dopóki jestem zniewolony przez myśli, a takie jest życie, tak to musi być, tak moja matka żyła, mój ojciec. Dopóki jestem w tym szarym ciągu myśli, nic nie mogę zmienić. Więc pierwsza kwestia zakwestionować to, co jest. Okej, może być inaczej. To, co jest, nie służy mi. Nie rozwijam się, jest coś więcej. Jest we mnie coś więcej i na zewnątrz jest coś więcej. Więc zakwestionować. Druga kwestia, okej, jak może być inaczej? Szukać inspiracji, które nam poszerzają horyzonty. Gdzie czuję, że ktoś we mnie, aha, tak, zaczyna coś myśleć i zaczyna się światełko palić. Szukać inspiracji, myśli, książek, wykładów, osób, które pokazują nam nowe horyzonty. Zobacz tam, zobacz tam. I wtedy nas to ciągnie. Kolejnym krokiem, jak już wiemy, że może być inaczej, jest poczucie, okej, może być inaczej, ale ja nie wiem, jak to zrobić i tego nie mam tego, nie czuję, że to mam gdzieś. Więc kolejną kwestią byłoby praca nad zmianą, czyli tak zwany proces transformacji, przeobrażenia. No i to jest mnóstwo, jeżeli chodzi o seksualność, jest bardzo dużo technik, metod, począwszy od psychoterapii, poprzez pracę z ciałem, poprzez pracę z energią, poprzez uzdrawianie seksualne. Jest mnóstwo ścieżek, tantrę, gdzie mamy możliwość dotknięcia tego tematu, uchwycenia go w specyficzny sposób, zobaczenia, co jest we mnie i przekształcania, pracy nad tym, żeby słowo stało się ciałem. Ja sama pamiętam po sobie, że właśnie tu mówiłaś o tej inspiracji, żeby się inspirować. Ja właśnie się zainspirowałam też jednym artykułem, w którym autorka właśnie opisywała swoje przeżycia, jak jej percepcja właśnie na zbliżenia seksualne bardzo mocno się zmieniła, bo ona właśnie bardzo poszukiwała, bo jej cały czas czegoś brakowało w zbliżeniach. I często właśnie ja, kiedy spotykam się z kobietami, kiedy rozmawiamy o seksualności, to właśnie też to widzę i słyszę od kobiet, że one nie do końca są zadowolone z tego, że nie potrafią się otworzyć, że coś w nich takiego jest, że mają takie poczucie pustki, że czegoś w życiu generalnie brakuje. I faktycznie dla mnie ten artykuł był takim też pokazaniem mi, takim sygnałem, że może być inaczej, poszukuj, coś z tym rób, jeżeli to czujesz w sobie. Później właśnie gdzieś tam książka, którą kupiłam wiele, wiele lat wcześniej i właściwie mąż po nią sięgnął, właśnie książka o tantrze, która mi zaczęła otwierać oczy, że można inaczej, że właśnie te zbliżenia mogą być zupełnie inne. Że właśnie my zaczynamy dzisiaj, tak myślę, że bardzo dużo kobiet właśnie widzi, że w tych zbliżeniach seksualnych właśnie jest coś więcej i nam tego czegoś brakuje, tej właśnie iskry. Co jeszcze możemy zrobić? W jaki sposób jeszcze możemy gdzieś tam zgłębiać to, żeby czuć tą energię, żeby ta energia przez nas przebywała, żeby się bardziej otwierać, zwiększamy swoją świadomość, okej, to jedno, a co jeszcze możemy zrobić? Czyli pierwszym krokiem jest praca na poziomie umysłu, czyli praca z przekonaniami, praca terapeutyczna może być pierwszym krokiem. Zależy kto jak jest skonstruowany i jak wchłania rzeczywistość. To w jaki sposób ja pracuję? Pracuję poprzez połączenie poziomu świadomości, umysłu i pracy z ciałem. Kiedy zaglądamy, co w ciele jest, ciało, zacznijmy od tego, czym jest ciałem. Także ciało jest aglomeratem pamięci, którą niesiemy ze sobą. I ta pamięć dotyczy też naszych przodków, to jest niebywałe, to jest poprzez nasze ciało, ten mikrokosmos, możemy poznać cały makrokosmos. Więc ciało ma zapamiętaną pamięć. Dajmy przykład starych emocji, czy czegoś, czego nie mogliśmy w pełni przeżyć, bo było za dużo, za mocno, nie mieliśmy sposobu, nie było osoby wspierającej, nie byliśmy wystarczająco dojrzali. I to nigdzie nie znika. Wszystko zostaje. Jeżeli coś się czegoś nie przeżyjemy, bez względu, czy to jest radość, czy to jest smutek, czy gniew, to się gdzieś, jeżeli to nie jest pełne doświadczenie, to ono
utyka, nazwijmy to, i utyka na poziomie ciała, na poziomie powięzi, tkanki mięśniowej, na poziomie tego fizycznego ciała. I tworzy pewne, tak można powiedzieć, skorupę, jak u żółwia, tak? I to widać po ciele, jak w pewnych miejscach jest przykurczone, napięte, że nas boli, że nam przykurczy, choroby się rozwijają z tego. I możemy poprzez te miejsca, w których energia nie płynie, w których jesteśmy zatkani, możemy dotrzeć do pamięci emocji, do pamięci wydarzeń, przeżyć je na nowo, wypuścić siebie i pozwolić, żeby odeszło. Tak? Bardzo dużo rzeczy, ludzi żyje przeszłością. Coś się wydarzyło, śmierć, żałoba, rzeczy z dzieciństwa, to siedzi w nas. Nasza głowa, o, już sobie poradziłem. Głowa tak, ale ciało nie. I jak my się tak pozatykamy, są te tamy, tama, to później ta siła życiowa tego ziarna nie ma jak przebić. Szczególnie jeżeli to ziarno nie jest takie w pełnym potencjale, to ono nie ma wystarczającej mocy, żeby się przebić. Ono tak troszeczkę podnosi się, jest blok, opada. Więc przede wszystkim musimy zrobić porządek w ciele. Tak? Na tym poziomie wewnętrznym, ale nie taki porządek, żeby dobrze wyglądać, być wysportowanym, bo to, to jest ważne, ale to nie jest w tym kontekście bardzo pomocne. Tylko zrobić porządek ten wewnętrzny. Co w naszym ciele jest takiego, co nie pozwala płynąć tej seksualności? Jak to się może objawiać? Właśnie czy generalnie na przykład energia seksualna, ponieważ ja też bardzo wiele gdzieś na ten temat i słuchałam różnych wypowiedzi i czytałam, że energia seksualna jest taką energią wręcz uzdrawiającą, że właśnie nawet ta energia seksualna uzdrawia w trakcie zbliżenia, jeżeli my faktycznie jesteśmy z kimś blisko, czujemy to połączenie, to może w nas się właśnie w ciele odblokowywać. I często właśnie kobiety mają różne reakcje, na przykład w trakcie stosunku czy po stosunku płaczą, bo coś w nich się właśnie odblokowuje. Czy to są te blokady w ciele, które puszczają w tym momencie? Tak. Bo coś właśnie puszczamy, tak. Otwieramy się w tak, tronie. Tak. Że to już za czasów matriarchatu było wiadomo, że seksualność i energia seksualna jest siłą życia i siłą uzdrawiającą. Jeżeli mamy w sobie zdolności samouzdrawiające, jeżeli ich nie blokujemy. Tak? Czyli mamy. W jaki sposób blokujemy? Jeżeli blokujemy, jakie są tego symptomy, gdzieś tam powiedzmy? To jest to, wyobraźmy sobie, dajmy przykład tego mechanizmu, bo to jest mechanizm ciała. Funkcją ciała jest przetrwać. Tak? Więc funkcje ciała są od razu mechanizmy, które powodują, że jeżeli jest dysharmonia w ciele, to ono wie, jak przywrócić harmonię, żeby żyło zdrowo i długo. I ja na przykład, jeżeli sarna ucieka przed drapieżnikiem, oczywiście wydziela się hormon strachu, wydziela się adrenalina do ucieczki. W momencie, jak udaje się uciec, to co robi sarna? Trzęsie się, prawda? Stoi się, trzęsie. Wydziela i śmierdzi, też jest zapach, tak? Wydziela, może czasem nawet zwymiotować, wydziela fizycznie ten hormon strachu i adrenalin, tej motywacji do działania na zewnątrz. I za jakiś czas sobie skubię trawkę, już w ogóle zapomniała, co się wydarzyło. Tak? Jest już w innym czymś. I my mamy utracony ten mechanizm. Tak? Wystarczy, że trąbimy, jedziemy, denerwujemy się, wracamy do domu, to wszystko jest. Barki napięte, sztywne ciało. Dlaczego? Bo to, co się wydarzyło, nie umiemy tego opuścić. I to się nagromadza. Kolejna kawa, czym to jest? Kolejna kawa, trzeba się stymulować. Normalnie ciało, które ma ten mechanizm płynny, jak wstaje rano, jesteśmy wypoczęci, jesteśmy pełni emocji, radości i witalności do działania. Większość osób, jak wstaje, jest zmęczona. Jest zmęczona, dlatego jest tyle odłożonych tych hormonów, które powodują dysfunkcję organizmu. Jest tak dużo odłożonych nagromadzeń, które są niewypuszczone, plus smog, plus zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie ziemi, wszystko to, co powinno nas wspierać, środowisko, które normalnie jest po to, żebyśmy się relaksowali i wracali do harmonii. Jeżeli żyjemy w mieście, czy w warunkach takich właśnie zanieczyszczonych, to nas jeszcze nam bardziej utrudnia, czyli budzimy się zmęczeni, co robimy? Kawa, tak? Czyli dajemy ten dopalacz, dajemy sobie taki, to jest jak narkotyk, żeby się pobudzić do życia, do działania.
to nie jest naturalne. To jest taka akcja trochę resuscytacji, jak ciało już nie jest w najlepszej formie, musimy jakoś się zmobilizować do działania albo siłą woli. Bardzo często mamy tak wyszkolone, no muszę iść do pracy, że to nie wynika z tego, o ciało jakby jest naturalne, ono chce, jest witalne, super, idę do pracy, tylko jest siła woli. Tak? Jest napięcie. Napięcie, cały czas napięcie. I prędzej czy później choroby. I czym jest choroba? Choroba jest funkcją przywracania harmonii w organizmie. Czyli jest naszym sprzymierzeńcem, jest naszym przyjacielem. Jeżeli na to tak spojrzymy, współpracujemy z chorobą i okej, okay, co w moim życiu jest totalnie wytrącone z równowagi? Gdzie straciłem równowagę w życiu? To byłoby dojrzałe podejście do choroby i jak mogę przywrócić? Okej, okay, za dużo pracuję, nie ruszam się, nie wychodzę na zewnątrz, nie ma wokół mnie przyjaciół, którzy czuję serce od nich. Brakuje mi w życiu czegoś, ale nie. My zamiast robić to, to idziemy do lekarza, bierzemy tabletki i robimy to i tamto. Czyli tak jak wchodzimy plaster na tą ropę, nic nie rozwiązujemy, do momentu, kiedy znowu to przyjdzie prędzej czy później. I ta ropa coraz bardziej się rozrasta, aż do raka, aż do skrajnej sytuacji, aż do śmierci ciała. Bo nie ma możliwości przywrócenia harmonii naturalnej. Wiesz co, bo to myślę, że to jest generalnie fajna kwestia w ogóle tego uzdrawiania, bo czasami właśnie my się boimy, ja sama wiem po sobie, że nawet jak byłam u Ciebie na tym uzdrawianiu, tak, to w pewnym momencie pamiętam, jak Ty powiedziałaś, stop, czekaj Aga, zatrzymajmy się i teraz jeszcze raz, tylko proszę Cię, nie wstrzymuj tego. Jeżeli czujesz, że Ty chcesz płakać, to płacz, a nie, że Ty płaczesz i za chwilę zaczynasz się śmiać, że blokujesz, to po prostu stopujesz, nie pozwalasz sobie pójść dalej. I pamiętam, że w tym momencie, jak ja to puściłam, to po prostu to, co się ze mną działo, to były jakieś konwulsje, to było coś niesamowitego. I faktycznie my często hamujemy się też w zbliżeniach, hamujemy się przed naszą reakcją pewną, kiedy coś ma nam puszczać i my się hamujemy. Ja wiem, że ja teraz już mówię sobie nie, cokolwiek ma się dziać, okej, ja na to się zgadzam, ja chcę, żeby to płynęło, bo ja wiem, że to jest dla mnie na korzyść. I jakby puszczam i nieraz te reakcje są dziwne i zaskakujące, ale właśnie wiem, że ta energia, ona ma coś oczyścić we mnie. I właśnie chciałam dopytać, czy to jest uzdrowienie właśnie pewnych ran i tych właśnie takich, ja to nazywam, tych ciał bolesnych, które gdzieś w ciele zostały wdrukowane i w trakcie właśnie tego zbliżenia one się oczyszczają. W jaki sposób, czy jest w ogóle to istotne, żeby dojść do tego, jaka to była rana, co to było? Czy jest istotne do tego, żeby drążyć to, bo ja czasami drążę i drążę, ale co to było, ale o co to chodziło, ale dlaczego, co to odpuściło, dlaczego to się stało? I tak i nie, to znaczy, że można przeprowadzić proces harmonizacji i powrotu do naturalnego stanu bez analizowania. I czasem to analizowanie zapętla nas i wybija nas z poziomu odczuwania życia i siebie, i ciała, i seksualności do tu. Jak jesteśmy tu, tu seksualność nie działa. Tu nie ma. Tak? Jeżeli chcemy, seksualność jest tam. Tam. Więc jeżeli chcemy, musimy wrócić w dół. Tak? Czyli do ciała. Do ciała. Do odczuwania. Tak. Ale z drugiej strony ważne jest też, aby rozszerzać się i swoje zrozumienie i światopogląd, rozszerzać swoją świadomość. W związku z tym czasem to rozumienie tych mechanizmów we mnie daje mi możliwość, okej, rozumiem, co się dzieje, czemu, że zauważasz ten mechanizm, że przykrywasz jakiś smutek śmiechem, tak? Że to jest jakaś taka forma wyuczona, społeczna, żeby sobie poradzić, że może były warunki, które nie sprzyjały, żeby się naprawdę otworzyć, bo ktoś zawsze to albo bagatelizował, albo obśmiewał, albo cokolwiek. Było to, że to jest forma ochrony, tak? Więc jeżeli zauważysz ten mechanizm w sobie, to na drugi raz, jak już widzisz, że znowu się dzieje, mówisz, aha, to jest znowu to, tak? I jesteś w stanie zrobić tu stop sama już i zobaczyć, że okej, okay, jestem w masce. Dlaczego jestem w masce? Bo nie czuję się bezpiecznie. Dlaczego się nie czuję bezpiecznie? Może jestem w jakiejś sytuacji, w której jestem dyskomfortowa. Po co w niej jestem? Tak? Może wystarczy powiedzieć, że nie chcę być w tej sytuacji. Może należy skończyć spotkanie. Może należy przestać współpracować z tą osobą. Może można jej powiedzieć o tym, że czuję się dyskomfortowo. Czyli zauważenie pewnych mechanizmów jest
nauką tego, jak być w inny sposób w świecie. Powiedziałaś jeszcze właśnie, że należy wrócić do tego źródła, tam gdzie jest seksualność. I gdzie tak naprawdę jest seksualność? Bo my generalnie myślimy, że seksualność jest głównie w naszej głowie, tak? Oczywiście tak, jest stymulowana przez genitalia, jesteśmy stymulowani, tak, właśnie poprzez zbliżenie, ale tak naprawdę gdzie jest ta seksualność i właśnie, czy druga osoba jest sprawcą tego? To jest duży temat, więc generalnie w tym takim, w naszym ogólnie pojmowaniu potocznym jest, że właśnie to, co powiedziałaś, że umysł jest stymulowany przez genitalia, tak? Powiedziałabym, że jest na odwrót, że siła życiowa, ta siła tego ziarna jest zamknięta w naszej podstawie naszego ciała, czyli właśnie w tym obszarze intymnym, tam jest też ziarno. Ale nam chodzi o to, żeby to ziarno rozkwitło i objęło całe ciało. I to jest pełnia seksualności, kiedy odczuwam zbliżenia seksualne w całym ciele. I w umyśle, i w sercu, i wszędzie. Tak? Że jestem objęta cała tym doświadczeniem, cały. Mężczyźni tak samo mogą tego doświadczać. I to jest siła seksualności, że zatracam się w nim. Że to jest to poczucie, wracam do domu. Tak? I dlatego wszyscy o tym tęsknią. Bo nagle zapominam o troskach, zapominam o lękach, swoich oczekiwaniach. Dzieje się coś, kiedy czuję, wow, coś takiego się dzieje w sercu, coś takiego się dzieje wewnątrz, że czuję, to jest to, to jest to. Więc to jest to, co nas wszędzie, my tego szukamy. Nie wiemy, nie mam tego nazwać, ale wiemy, że jest coś, gdzie ja czuję się jak w domu. To nie jest zależne od zewnętrznych okoliczności. No i teraz droga do odnajdywania swojej seksualności jest różna dla różnych osób, ale generalnie też kolejną takim uzmysłowieniem jest moment, kiedy dochodzę do przekonania, że cały czas projektuję tą seksualność na zewnątrz. Że oczekuję, że pojawi się właściwa osoba, która mnie tak zastymuluje intelektualnie, dotykowo, wrażeniowo, stworzy coś na zewnątrz mnie, co spowoduje, że we mnie to się obudzi. I to jest pułapka. To jest pułapka, dlatego, bo moje poczucie sprawczości, odpowiedzialności za siebie daje na zewnątrz. To jest to samo, co robi kobieta, która idzie do lekarza i mówi, ale jakie mam urodzić dziecko? To jest to samo. Skąd lekarz, mężczyzna ma wiedzieć, jak rodzić dzieci? Z książek, on nie ma pojęcia. Tak? To ciało kobiety wie, czy ktoś nam mówi, jak mamy oddychać, w sensie funkcji fizjologicznych, czy ktoś nam mówi, jak mamy trawić, czy ktoś nam mówi, to samo dotyczy porodu, to samo dotyczy seksualności. Przeżyliśmy dużo jako gatunek. Tak? I nikt nam nigdy niczego nie mówił, jak mamy robić pewne kwestie. Tak? Więc ta pamięć ewolucji jest w nas. My wiemy, tylko my zapomnieliśmy, odcięliśmy się od naturalnych mechanizmów i poszliśmy od rewolucji przemysłowej, zaczął się cały pęd człowieka do poznania świata, ale poszliśmy w tym kierunku, który troszeczkę może zagalopowaliśmy się, że odeszliśmy od tego, co jest organiczne, tego, co jest naturalne. I nie chodzi teraz o to, żeby zakwestionować, odrzucić cywilizację, tylko powiedzieć, ok, jak cywilizacja może służyć temu, co jest naturalne i organiczne. W tym momencie my niszczymy cywilizację, niszczymy przyrodę, wycinamy drzewa, wycinamy naszą seksualność, chcemy wziąć tabletkę, żeby mieć orgazm. To idzie w tym kierunku. I za chwilę będziemy mieć dzieci ze sztucznych łon. Tak? Już jest ten ruch, że dziecko można sobie wyprodukować, tak? Mogę sobie zamówić dziecko. I to idzie, moim zdaniem, w takim przerażającym kierunku, że to nie tędy droga. Droga jest syntezy, łączenia. Ok, mamy stare, mamy nowe, gdzie, jak to połączyć? Tak? Jak to połączyć? Jak użyć naszych zdobyczy, naszego rozumu do tego, żeby lepiej czuć siebie? Więc oddech, ruch, dźwięk. Te wszystkie naturalne nasze sposoby bramy do tego, aby zaczynać odzyskiwać kontakt z ciałem. Tak? Szczególnie kobiety w Polsce, gardło to jest jedna wielka cisza.
tak? To jest ten zacisk gardła, kiedy boimy się powiedzieć czegoś, coś, co nie jest zgodne z tym, co mówią wszyscy. Jest tak duży problem, a jeżeli przełamujemy się, to wchodzimy w taką nadmiarowość, która jest agresywność, że musimy przeforsować swoje zdanie. Że jeżeli jesteśmy delikatne, to zdanie jest zdeptane. Tak? Nam ciężko jest wyrażać się, a gardło i tarczyca jest bezpośrednio połączona z seksualnością. Wszystkie zaburzenia tarczycy są związane z utkniętą seksualnością. Tak? To jest organ, który może ejakulować. Tak? To jest orgazm gardłowy, jest tym, co rozszerza naszą możliwość ekspresji. Seksualność jest tym, który przebudza nas. Seksualność nie jest funkcją użytkową. Może być, ale jest czymś znacznie więcej. Seksualność jest czymś, co nas zaprasza do samopoznania. Zupełnie nowej perspektywy. Ale piękna definicja. Ja właśnie miałam się też zapytać o to, czym właściwie jest ta seksualność, jaki jest jej cel. Bo my generalnie znamy ten cel po prostu przedłużenia gatunku. Ewentualnie jeszcze w psychologii mówi się o tym, że jest to, że jakby zbliżenie seksualne ma nam dać to poczucie bliskości, intymności, żebyśmy my poczuli, że z drugim człowiekiem łączy nas coś więcej, że to nie jest taki czysto zwierzęcy instynkt, prawda? Jakby z tego punktu widzenia. Natomiast to jest przepiękna definicja, żeby nas zbliżyć do samych siebie, żeby poznać samych siebie. To jest przepiękna definicja tego, czym tak naprawdę jest seksualność. Jaka jeszcze jest funkcja seksualności? Właśnie też o tym, co powiedziałeś, że też właśnie takiego uzdrowienia właściwie. Uzdrowienia, tak. Uzdrowienia. Oczyszczania, uzdrawiania, aktywizacji. Aktywizacji. Tak. Czyli najpierw musimy oczyścić i uzdrowić to, co jest w nas stare, zeskorupiałe, co potrzebuje uwagi. Tak? Co jest bolące, co jest ściśnięte, zamrożone i odcięte. Wszystkie te części nas, które odrzuciliśmy my albo ktoś inny. A później, jak to się uda, to wtedy jest funkcja z aktywacji. Aktywacji mocy, aktywacji potencjału, aktywacji kreacji, aktywacji miłości, zwiększania i rozszerzania. Tak? Czyli wchodzenia w większą siebie, tak? Większy potencjał siebie, odkrywania. Nie mamy pojęcia, może znamy się 10-20%, to jest to, co wiem na swój temat. Tam jest świat do odkrycia w nas. Często czujemy to. Tak. Nie, że ja mówię, niektórzy czują, że coś jest. Ileś tam procent, że wiem, że tak. Tam jest coś więcej. Tak. Jak to zrobić? Jak to uaktywnić w sobie tak na 100%? Poprzez seksualność, poprzez poznawanie siebie jako istoty seksualnej, ale niekoniecznie seks jest tylko jakby jednym z elementów tego. Ja jako istota seksualna nie muszę być w ogóle w relacji seksualnej z nikim. Sam fakt, że odczuwam to życie płynące przeze mnie, powoduje, że jestem witalna, że jestem radosna, że jestem ciekawa świata, otwarta. I ja czuję, jak we mnie ta energia seksualna płynie, ja czuję tą swoją seksualność, czuję się seksualna i nie muszę być w żadnej relacji seksualnej. Czyli to nie musi być zbliżenie seksualne. Nie musi być. To jest po prostu kontakt i relacja nawet z całą rzeczywistością. Ze wszystkim, ze sobą. I to jest tak, co mam ze sobą, ale mam ze światem. Ale też dopytam, właśnie, bo ta relacja ze sobą, ktoś powie, aha, czyli teraz ja mam mieć relację seksualną ze sobą, czyli mam uprawiać, mam się amonizować tak i w ogóle, czy to o to chodzi? Chciałabym, żebyś to co to znaczy kontakt ze sobą, tak? Kontakt ze sobą jest bardzo szerokim pojęciem. Kontakt ze sobą jest, zacznijmy od podstawowego poziomu. Co lubię, czego nie lubię, gdzie są moje granice w danej sytuacji, jakie są moje potrzeby w danej sytuacji i umiejętność komunikowania w prosty, klarowny sposób na zewnątrz. Taki podstawowy kontakt ze sobą. Takie proste. Bardzo proste i to jest pierwsza rzecz, którą musimy pracować, jak ktoś przychodzi do mnie, czy na warsztaty, czy na sesję, to jest pierwsza rzecz. Ta płaszczyzna w ogóle jest posła przez wychowanie totalnie zniekształcona. Totalnie. Wydaje się proste. Tak proste. My już od razu chcemy latać, my chcemy już doznań seksualnych, a ta podstawa, baza w ogóle nie ma edukacji. Nawet nie edukacji, co więcej, jest przekonanie, że rodzic wie więcej, rodzic wie lepiej, ty masz się słuchać i masz robić to, co ja ci mówię. Więc ta podstawa, co ja chcę, jakie to ma znaczenie, co ja chcę? Tak? Jako dziecko jesteśmy od razu wtłaczani, nie ma znaczenia, co ty chcesz, nie ma znaczenia, jakie masz potrzeby, słuchaj się i rób to, co ci mówią. Idziemy do szkoły, czy to ma znaczenie, że ja nie chcę 8 godzin siedzieć w ławce? Nie ma żadnego.
po co mam siebie słuchać? I tak muszę robić, co mnie inni każą. Wychowujemy w systemie polskim niewolników mentalnych, którzy inni zawsze wiedzą lepiej. Szef wie lepiej, ksiądz wie lepiej, proboszcz wie lepiej, lekarz wie lepiej, mama wie lepiej, tata wie lepiej, mąż wie lepiej. Zawsze mamy ten system, to jest patriarchat, że jest ktoś na zewnątrz, kto wie lepiej niż ja, czego ja potrzebuję. Więc to jest największy obszar do zmiany, jeżeli chcemy poznać siebie. Przekazanie tej wewnątrz sterowności, powrót do siebie, okej, ale co ja chcę? I większość osób nie ma bladego pojęcia. Mamy niewykształconą umiejętność zapytywania siebie w ogóle. A nawet jak się zapytam, nie wiem. No i to jest teraz eksperymentowanie. To jest takie trochę, jesteśmy upośledzeni społecznie i w taki sposób poznawania siebie, że to, co powinniśmy robić na wieku 2, 3, 4, 5 lat, my robimy, jak mamy dużo więcej, ale lepiej później niż wcale. I to poznawanie, okej, czego ja chcę, eksperymentowanie z życiem. Życie nie jest zadaniem do wykonania. Życie nie jest zadaniem, żeby mieć kredyt, żonę, męża i odfajkować kolejne rzeczy na liście. To nie jest cel życia. Celem życia jest samopoznanie, doświadczanie życia i rozszerzanie siebie, rozszerzanie światopoglądu, świadomości. Ten podstawowy poziom samopoznania to jest poznanie siebie z tego poziomu. Kolejnym poziomem będzie, okej, ale jest umysł, okej, jest ciało, jest serce, jak ja mam kontakt ze sobą i z czym mam kontakt, a z czym nie mam, tak? Może mogę mieć kontakt na poziomie intelektualnym ze sobą, ale co ja czuję? Nie wiem. A co jest z ciałem? Czy na przykład jak siedzę 8 godzin i już po prostu, i później mam na przykład syndrom jelita nadwrażliwego, coś jest nie tak. Nie? Jakby, czy ja mam kontakt z ciałem? I zwykle mówimy ja i moje ciało, tak? To już pokazuje, okej, okay, czyli moje ciało jest nie ja, jest czymś oddzielnym ode mnie, tak? To pokazuje, jak bardzo jesteśmy odcięci. To są te trzy poziomy odcięcia. Pierwszy poziom odcięcia, głowa i reszta. Ja, tu i reszta. Jestem w intelekcie, żyję z poziomu intelektu, wszystko reszta jest użytkowe. To jest jak samochód do wykonywania życia, do wykonywania zadań. Później mamy kolejny poziom odcięcia, tu gdzie kobiety mają talię. To jest poziom odcięcia, tutaj to co subtelne, jeszcze może coś czujemy, jakieś połączenie ze światem, ale tu w dół siły seksualne, kreacji nie. To jest to odcięcie patriarchalne między matką i kochanką. To jestem ta ja, która dba o innych, ja, która jest taka Ewa, powiedzmy, mitologiczna, a tu mamy tą Lilith, tu mamy tą grzeszną, tu mamy tą, która ma popędy, która ma chuć, która jest seksualna, która jest dzika, która jest kobieca też, tak? W taki sposób bardziej cielesny, tak? Czyli mamy kolejne odcięcie tutaj, że tu nic nie czujemy i tu zwykle to odcięcie jest wtedy, jak kobiety przychodzą, mówią, nie mam orgazmu, nie czuję, udaję orgazmy. To jest to odcięcie na poziomie talii. I mamy później trzecie odcięcie, tuż nad wzgórkiem łonowym, tam gdzie jest często cięcie cesarskie i to odcięcie też mają mężczyźni, odcięcie od pożądania. Odcięcie od tej siły pierwotnej, seksualnej, która jest animalistyczna, instynktowna, która chce być w ognistym połączeniu seksualnym. I ta siła pożądania jest tak mocna, że my nie wiemy, co z tym zrobić, nie mamy edukacji, powinniśmy mieć edukację do tego, nie wiemy. W związku z tym, że to jest tak mocne, lepiej to zamknąć, tak? Bo albo nam to robi źle, to znaczy, że i później mówimy, a mężczyźni zawsze chcą tego samego. Ale teraz już nawet mężczyźni tego nie chcą. Coraz więcej przychodzi mężczyzn, którzy nie ma kompletnie kontaktu ze swoim popędem. Czyli całkowicie stłumione. Kompletnie stłumione pożądanie, kompletnie stłumiona seksualność. I też cierpią, tak samo jak kobiety z tego powodu. To jest nowa fala tego, co się dzieje. Mężczyźni, którzy mają problemy z erekcją w wieku 30 lat. To jest cała wielka fala, która nadchodzi. Mężczyźni, którzy się mówi zniewieściali. Mężczyźni, którzy są trochę wycofani, którzy są przyjaciółmi, ale nie za bardzo, żeby były kochankami, tak? I to jest cała fala mężczyzn, którzy są zagubieni, są tak odcięci od męskiego popędu, od męskiej mocy, że nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? No więc trzeba sobie uzmysłowić te poziomy odcięcia w naszym ciele, zauważyć to i są drogi do tego, żeby zacząć
powoli, powoli tą wędrówkę w dół. Drugi poziom, pierwszy poziom był kontakt z tym ja jako suwerenna jednostka. Drugi poziom ja ciało, tak? Ja ciało, moje popędy, ja ciało, moje emocje też, tak? Co ja czuję, tak? To jest w ogóle kompletnie przez kulturę, przez społeczne wychowanie obcięte, tak? Dziewczynki są, bardzo ciekawe jest zaobserwowanie uwarunkowania. Dziewczynki, czego mają nie czuć? Gniewu. Chłopcy, czego mają nie czuć? Smutku. I to jest ciekawe. Czyli mężczyzn odcina się od serca, nie czuć smutku, zamykamy serce kulturowo, a kobiety mają nie czuć gniewu, czyli je zamykamy od dolnych obszarów, od tego popędu, od tej siły, mocy z dołu. Tak? Więc to jest bardzo ciekawe społecznie, jak to wygląda. No więc tym krokiem byłoby połączenie się, nauka dojrzałego bycia z emocjami. I to jest cały wielki obszar do omówienia. No i później kolejnym krokiem samopoznania jest, okej, seksualność. Co to jest? Gdzie to jest? Gdzie to się czuje? Czy to jest tylko 5 minut wytrysk i już dla mężczyzny? Czy dla kobiety to jest przeczekanie, żeby to się skończyło mieć z głowy? Wiele kobiet tak ma, bardzo wiele kobiet. Co to jest? Czy może być inaczej? No może, ale jak? No więc to jest ogromny obszar samopoznania, który nas prowadzi do odkrycia siebie już na wyższym poziomie, na poziomie tego, że jest coś więcej, że ja nie jestem tylko od do, że jestem szersza, że mam jakiś potencjał, że jest we mnie coś, czego nie wiem na swój temat. I tu wchodzi też to takie samopoznanie duchowe siebie, kim ja jestem, czemu tu jestem, jaki jest mój cel życia. Czy jestem tutaj po to, żeby pracować do emerytury, czy jestem tu po to, żeby brać kredyt? Po co się urodziłam? Urodziłem. Tak? Więc ten poprzez seksualność wchodzimy w nowy obszar samopoznania, tego z poziomu takiego bardziej egzystencjonalnego, filozoficznego. Wiele rzeczy otwiera. Seksualność jest takim otwarciem. No, nigdy się na to tak nie patrzyłam. Faktycznie jest zupełnie inny odbiór i percepcja na seksualność. Najczęstsza taka wizja seksualności to jest, no wiadomo, że dobry seks po kłótni to jest najlepsze, co może być, tak? Żeby właśnie jakby tą całą kłótnię ugasić. Czyli jakby seksualność uważa się za takie właśnie zalepianie takich konfliktów. Nie wiem właśnie, co ty na ten temat powiesz. Czy to jest dobre, czy faktycznie tak powinniśmy robić? Bo ja osobiście uważam, że właśnie nie, że właśnie że trzeba szukać przyczyny tego konfliktu, a nie gasić to po prostu seksualnością. I znów później wracamy do tego, że znów ta seksualność nam się kojarzy z konfliktem. Nie? Tak. Tak, zgadzam się z tym, co mówisz. I jeszcze do tego bym dodała nowe spojrzenie na kłótnię. Że jak powiedzieliśmy na początku, że seksualność jest polaryzacją, czyli tą siłą, która przyciąga, odpycha. Jeżeli spojrzymy, co się dzieje w kłótni, to co się dzieje? To samo. Nie? Jest przyciąganie, odpychanie. Czym bardziej mamy sprzeczne zdania, tym więcej między nami się dzieje ognia. I zwykle w kłótni ten ogień przybiera formę gniewu. Tak? Złości, frustracji, tego. A co by jakby spojrzeć, że ogień seksualny też jest ogniem. I gniew jest ogniem, i ogień, i seksualność jest ogniem, i radość jest ogniem. Tak? Czyli tak, można by powiedzieć, że z jednej strony pary nie potrafią, nie wiedzą, jak wejść w seksualność w nowy sposób i są uwarunkowane, żeby wejść tymi drzwiami ognia, czyli przez kłótnię, przez gniew. Czyli to jest ich sposób na nawiązanie kontaktu seksualnego. Z drugiej strony możemy spojrzeć na to, że to jest niewyrażony popęd seksualny między nimi, że nie wiedzą, to tak jak trochę chłopaki w szkole ciągną za dziewczyny za warkocze w podstawówce, tak? Nie wiedzą, jak nawiązać kontakt. I często kobiety, w związku z tym, że nie są w swojej mocy, zamiast przyjść i powiedzieć, że to kochanie, mam ochotę na ciebie, albo mam ochotę na seks i mam ochotę, żebyś było tak i tak, nie potrafią tego powiedzieć, w związku z tym zniecają kłótnie. No i czasem im to wyjdzie, a czasem nie wyjdzie, bo nie są świadome tego. Bo i one coś chcą, coś jest tam pobudzone, nie są świadome tego. A czy to jest dobry mechanizm? Bardzo niedobry. Bardzo niedobry, bo jest nieświadomy i niestety często nie kończy się seksem. Tak? Często się kończy zranieniem.
często się kończy tym poczuciem zatrzaśnięcia serca i rozejścia się do kolejnych pokoleń. Tak, tak, kolejne rany, tak. Więc to nie jest dobry pomysł. Czyli takie zamknięte koło. Tak, zamknięte koło. To jest trochę też tak jak alkoholik. W tym pierwszym przypadku, jeżeli ludzie tylko potrafią przez kłótnię, muszą się pokłócić i później do seks, to jest trochę jak alkoholik. On nie potrafi wejść w kontakt z kobietą bez napicia się. Więc każde zachowanie kompulsywne, czy chodzenie do sklepu, jak gorzej się czuje, każde zachowanie, które jest kompulsywne, jest niesłużące nam, które powoduje uzależnienie. A każde uzależnienie powoduje cierpienie w długiej mierze. Więc warto byłoby się nad tym zastanowić, jak w inny sposób mogę wejść w gorący seks, niekoniecznie przez kłótnię. Czy jest taka czy filozofia, czy taka droga, jakby tłumaczy się też to, że właśnie sam orgazm jest tym momentem jakby dla kobiety. To jest to, że ta energia się jakby nakręca, tak? Natomiast u mężczyzny, ponieważ ten orgazm jest taki zewnętrzny, to mężczyźni tą energię wyrzucają, tak? I teraz tantra pokazuje, czy uczy, namawia, podpowiada, że właśnie dobrze by było, aby tą energię w sobie jednak zachowywać, czyli uczy się mężczyzn, aby oni właśnie umieli nad tym orgazmem na tyle zapanować, żeby był na tyle świadomym jakby procesem, żeby umieć to wstrzymać i żeby tą energię w sobie zachować, żeby ją kumulować. I teraz właśnie, jak się to ma, dlatego że często czy psychologii, czy generalnie z biologii mówiło się, że właśnie kiedy mężczyzna jest ten stosunek przerywany i w ogóle kiedy właśnie nie dochodzi do tego wytrysku, to to jest złe dla mężczyzny, że to jest niezdrowe. I tak właśnie nawet jadąc tutaj z mężem dyskutowaliśmy, jak to się faktycznie ma do tego, czy to jest zdrowe, na ile to jest, jak tam to tłumaczyć, jak to byś to wytłumaczyła, właśnie to całe zjawisko, dlaczego jest to na tyle ważne, żeby tą energię w sobie zatrzymywać, jakie to są procesy w nas, w mężczyznach głównie. Mi się wydaje, że najważniejszy to jest obszar wolności, czyli też, żeby nie popadać w żadną dogmę, tak? Bo często czasem... Skoro ktoś tak mówi, że tak jest dobrze, to tak róbmy. Tak, ale też jest tak, że no to nie, w ogóle nie, cały czas ejakulacja, teraz mężczyźni jak zaczynają to odkrywać, to wpadają w drugą przeciwność i to jest takie wahadło. Dobrze jest znaleźć środek złoty. Tak, bo jest też presja, tak, że za nie każdym razem musi być. Tak. Nie, więc jakby dajmy sobie trochę tu przestrzeni, wolności, ale generalnie rzecz biorąc, tak, stała ejakulacja jest oddawaniem siły życiowej w postaci nasienia na zewnątrz, tak? Czyli mężczyźni zwykle po takim seksie z ejakulacją nawet czują się gorzej fizycznie. Muszą, idą spać, idą zapalić, czują się zmęczeni, jest ten, czują się uszczupleni w siły witalne, tak? I to jest dokładnie tego, czego nie chcemy, tak? Chcemy, żeby po kontakcie seksualnym, żebyśmy czuli się do góry, żebyśmy czuli się więcej, więcej witalności, więcej miłości, więcej, tak? A nie mniej, mniej siły życiowej. W związku z tym, tak, są konkretne techniki, które nas uczą tego, w jaki sposób tą siłę życiową w sobie kultywować i jej nie wstrzymywać, ale pozwalać jej żyć wewnątrz nas. Czyli są obiegi wewnętrzne, obroty, to jest wszystko do nauczenia, to jest tak jak pójście na... To jest ciekawe, że jak idziemy, chcemy ładnie wyglądać, mężczyźni chcą wyglądać męsko, idą na siłownię, ćwiczą mięśnie, ale jeżeli chcemy seksualnie też na takim poziomie, bo mówimy o poziomie funkcjonalnym, jeżeli tu chcemy coś zmienić, to też musimy mieć swoją siłownię i tutaj w przypadku mięśnie seksualne trzeba ćwiczyć. Tak? Mięśnie Kegla, wszystkie mięśnie wokół miednicy i kobiety, i mężczyźni muszą je poznać w ogóle, że mają coś takiego, poznać swoją anatomię, rozszerzyć swój trochę światopogląd, że kobiety, żeby poznały, że łechtaczka to jest tylko taki malutki punkcik na zewnątrz, a w środku jest cała wielka struktura, która przypomina tak penisy dwa, które nabrzmiewają i jakby całe poznanie swojej anatomii jest niezwykle poszerzające doznania seksualne, tak? Nauczenie się też, jak to wszystko działa, jak te mięśnie działają podczas orgazmu, ta podstawowa, no wracamy do poziomu podstawowego, nie mamy tego. Nam się wydaje, że łechtaczka to jest ten malutki punkcik na zewnątrz, na przykład, tak? Nie wiemy w ogóle, że kobiety ejakulują, nie wiemy w ogóle, jaka jest funkcja ejakulacji kobiecej seksualnej, więc te podstawowe wiedzę potrzebujemy posiąść, aby ją wykorzystać do zwiększania doznań. I wracając do męskiej
technik seksualnych, więc generalnie chcemy tą energię, nie chcemy wchodzić w mentalność niewolnika, że teraz muszę, bo znowuż mężczyźni się spinają i się stresują, jak ejakulują, tak? Bo nie powinni. Więc to nie jest dobre podejście. Podejście jest takie, że tak, chcę się nauczyć czegoś nowego, ale to nie jest dogma. Tak? Że to ma mi sprzyjać, a nie tworzyć ze mnie znowuż mnie stresować. Więc wtedy, jeżeli nauczymy się poprzez techniki, które zawierają oddech, zaciskanie mięśni, pracę z wizualizacją i tak dalej, powoduje, że mężczyzna nabiera wprawy i poznaje swoje ciało, bo on musi czuć, kiedy jest ten punkt, już kiedy już jest za daleko. On musi wiedzieć, on zaczyna nawiązywać kontakt z swoim ciałem. On musi czuć, aha, tu jest ten moment, kiedy jak pójdę dalej, to już będzie za późno. To się nazywa point of no return, że od tego miejsca już nie ma powrotu, już będzie ejakulacja. Więc przez to poznawanie tej techniki mężczyzna uczy się swojego ciała. Musi być w kontakcie, aha, teraz już jest za daleko, teraz troszkę mniej, więc czym więcej ma tych kontaktów i czym bardziej świadomy i obecny musi być w tym kontakcie, tym bardziej też jest obecny dla kobiety, tak? Bo jak czuje siebie lepiej, to też czuje ciebie lepiej, tak? Bo on czuje, że on coś robi, a ty w ogóle nie reagujesz, nie? Tak? Czuje siebie lepiej, czuje ciebie lepiej. Więc to też jest takie przełożenie, że mężczyzna zaczyna czuć. To nie jest tylko kwestia techniki, jak to zrobić, ale zaczyna czuć. I to jest największe dla mnie jakby dokonanie, że mężczyzna przestaje być takim mechanicznym derwalem, tylko zaczyna to być taniec. To jak taniec, tak? Zaczynamy się wczuwać w siebie, zaczynamy płynąć, zaczyna się coś dziać i robi się ta magia, ta iskra. Zaczyna się coś fajnego pojawiać, co jest niespotykane. Tak? I co wychodzi poza książki. W książce nie ma przepisu, jak zrobić, żeby była chemia seksualna. Tak? To jest coś ulotnego. I ono powstaje z tego, że zaczynamy siebie czuć. Tak? Jak mężczyzna przychodzi i się pyta, ale jak ja mogę dać kobiecie orgazm albo multiorgazm? Tak? A mówię, poprzez to, że pan będzie czuł siebie. Tak? Więc jest pytanie, jak ja mogę pana wesprzeć, żeby pan czuł siebie lepiej? Bo jak pan siebie będzie czuł, to będzie pan widział, na co kobieta reaguje. Kobieta nie jest instrukcją stref erogennych, 5 razy tu, 3 razy tu, nacisnąć, potrzeć i działa. Aczkolwiek oczywiście są pomocne, wiedza jest pomocna, wiemy, gdzie są te strefy erogenne, które są znacznie większe niż nam się wydaje. Niektóre kobiety, większość kobiet jest cała jest strefą erogenną, więc ta wiedza jest potrzebna, aczkolwiek technika jest ważna, ale jest wtórna. Pierwsza kwestia, jaki ja mam kontakt z odczuwaniem. Tak? Czy widzę, czy ta kobieta reaguje na to, co robię, czy nie. Czy ja umiem przyjmować te kobiety seksualne, czy ja umiem przyjmować pieszczotę seksualną, zwykle mężczyźni nie umieją. I tu jest też problem, że jak nie potrafimy mężczyźni przyjmować, to nie potrafią też dawać. Dlatego, bo jak dają, w tym dawaniu jest ukryte branie. Tak? Czyli dlatego kobiety, jak jest na przykład nowy mężczyzna, i mówi, o to ja ci zrobię masaż. Zwykle jest takie, bo czujemy, że to nie chodzi tak naprawdę mężczyźnie o to, żeby mi dać przyjemność taką, jak ja chcę, jak mi jest dobrze. Chodzi o to, żeby mnie dotknąć, żeby jemu było przyjemnie. Tak? W związku z tym, że mężczyźni nie potrafią otworzyć się na przyjmowanie, to oni, to jest takie wykrętne, że zamiast przyjąć i czuć przyjemność, to oni tą przyjemność zdobywają poprzez tak zwane dawanie tej przyjemności, tak? I to jest bardzo mocne zniekształcenie, że mężczyźni, żeby odzyskać kontakt z seksualnością, sobą, partnerki, potrzebują odzyskać kontakt ze sobą i ze swoją seksualnością, nauczyć się czuć swoje ciało, nauczyć się rozumieć swoje reakcje fizjologiczne i reakcje ciała i zacząć się powoli temu poddawać, i zacząć nauczyć się też przyjmować od partnerki, tak? Przyjmować. To jest duży temat, bo przyjmowanie to jest serce, tak? Czyli otwieranie serca. Tak? Tutaj opowiadasz o tym, że tworzy się ten taniec, że jest to taka gra. Kurczę, no to mi się wydaje, że to już jest taka naprawdę wyższa szkoła jazdy, że naprawdę trzeba przejść przez te wszystkie etapy, żeby tak bardzo właśnie to czuć na sobie. I tak myślę sobie,
że właśnie mamy takie stadia, bo kiedy poznajemy się, kiedy ta relacja jest taka świeża, jest ten ogień między nami, czujemy to pożądanie i nie mamy w ogóle żadnego problemu. Właśnie wydaje mi się czasami, że kiedy związek jest na tych pierwszych stadiach, to że często jest tak, że mamy świetną relację seksualną. A nagle po pewnym czasie, kiedy jesteśmy ze sobą dłużej, to nagle coś zaczyna nam tam zgrzytać. I nie wiem właśnie, czy budzą się w nas te programy, budzą się w nas te wszystkie blokady, co wcześniej zakładaliśmy te różowe okulary i tego nie widzieliśmy. Jakby jaka jest ta przyczyna i w jaki sposób to w sobie zmieniać, czy jak nad sobą pracować, czy właśnie tu zaczyna się praca, że tak naprawdę wychodzą dopiero po czasie w nas te blokady. Dlaczego tak jest, że właśnie w dłuższym związku dopiero wtedy jakieś problemy wychodzą? Właśnie czasami jest tak, że ktoś jest tylko w związkach po kilka lat rozstaje się i znów kolejny związek, kilka lat i znów się rozstaje, bo są trudności. Właśnie to z tego wynika, że właśnie te blokady dopiero wychodzą po czasie. Jak to określić? No to jest pytanie, tak, po co nowe relacje bliskie, intymne, tak? Bo ja jestem w związku 20 lat i przechodziłam przez te momenty i tak się zastanawiałam, czy właśnie nie łatwiej by było tą relację skończyć i wejść w nową. Bo właśnie wiem, że pewnie by było super i energia i w ogóle, do momentu. Tak, ale no właśnie, do jakiego momentu? No więc to jest to pytanie, czym jest relacja? Tak? Czyli taki, możemy odpowiedzieć na wiele poziomów, tak? Z wielu poziomów. Jeden poziom może być, że jest po to funkcja prokreacji, żeby poczynać nowe dzieci i żeby przedłużać gatunek. Może być po to, bo takie są programy społeczne, że no jak to, no żyjemy razem, tak? Nie myślimy o tym, no tak wszyscy robią, tak? Taki pęd owiec, no tak żyjemy. Może być też po to, że czujemy, że potrzebujemy jakiejś intymności, bliskości, dzielenia się, mówienia bliskich rzeczy. Potrzebujemy zdobyć zaufanie, nie ufamy ludziom za bardzo, nie czujemy się bezpiecznie, więc musimy kogoś bliżej poznać, aby przed nim otworzyć serce. Ale możemy też spojrzeć na relacje, a i jeszcze można powiedzieć, że często, to często kobiet dotyczy w systemie patriarchalnym, tak jak właśnie w Polsce, kiedy relacja jest sposobem na zapewnienie sobie bezpieczeństwa. I to jest poczucie bardziej wewnętrznego, tak? To jest poczucie, są kobiety na przykład, które same się utrzymują, które dobrze zarabiają, są już w związku niesprzyjającym, ale nie mogą odejść. Ja mówię, no ale dlaczego? Co cię trzyma? Nie wiem właściwie. No i dochodzimy do tych kluczów patriarchalnych, kiedy kobieta bez mężczyzny, coś jest z nią nie tak, tak? Albo jest jakaś zowza, albo jest brzydka, albo coś musi być z nią nie tak, że ona nie jest mężczyzną, tak? A druga kwestia, że ten mężczyzna daje nam to poczucie bezpieczeństwa, tak? Że jest to tym wsparciem, z tym oparciem, tak? Czyli naszą męskość projektujemy na zewnątrz, że ta osoba na zewnątrz ma nam zapewnić to poczucie bezpieczeństwa. Ale możemy też spojrzeć na relacje z perspektywy innej, że relacja jest szansą na samopoznanie i że relacja może nas zaprosić do miejsca rozkwitu naszego. I żeby dojść do tego miejsca naszego rozkwitu wewnętrznego, poznania siebie, zobaczenia swojego potencjału, przechodzimy przez górki i dołki. Przechodzimy przez wszystkie momenty, wszystkie zamknięte drzwi, zamknięte bramy, wszystkie bolesne miejsca. Dlatego, bo czujemy się bezpiecznie z drugą osobą, ufamy jej, dlatego zaczynamy się otwierać. Jak zaczynamy się otwierać, wychodzą te pokłady mocno schowane i one zaczynają nabrzmiewać, zaczynają wychodzić, zaczynamy ujawniać rzeczy, których byśmy nie ujawnili obcym osobom. I zaczynają wychodzić te wszystkie koszmary, mroki, te wszystkie rzeczy w nas, których nie pokazujemy innym, zazdrości, te niepewności, oczekiwania i mamy możliwość. I teraz to jest nasze pytanie, jaka jest nasza postawa? Czy zderzamy się z tym i wtedy mówimy dziękuję, do widzenia, następna osoba i znowu dojdziemy do dokładnie tego samego punktu, to jest koniec relacji w takim miejscu, nic nie rozwiązuje. Chyba czasem rozwiązuje to, kiedy mówię ok, stop, ja już nie chcę być w relacji, gdzie czuję się wykorzystywana albo jestem uzależniona i wtedy zaczynam nową relację z nowego miejsca, ale muszę zrobić jakąś pracę pomiędzy. To nie jest tak, że tylko odwrócę się w drugą stronę i znowu będę robić to samo. Muszę znaleźć w sobie przemianę. Ten po czwartkę musi zmienić się w motyla. Tak?
Więc ta rewelacja może być szansą do tych wszystkich bolesnych miejsc w nas i bardzo do tego, żeby one wyszły i doznały utulenia, uzdrowienia, przekształcenia. I bardzo często w relacjach jest tak, że projektujemy na drugą osobę rodzica. I to jest bardzo, bardzo częste, nieświadomie, na zasadzie reszki lub awersu z monety, tak? Czyli albo jest dokładnie tak, robi to samo, albo dokładnie robi na odwrót, tak? Ale to jest ta sama moneta. Bo ty zawsze, bo ty jesteś jak swoja matka, albo ty robisz to i tak dalej. I wchodzimy w to miejsce bolesnych zranień z przeszłości, do których nie mieliśmy dostępu, zakopaliśmy. To już było dawno, 20 lat temu. One wychodzą. Wychodzą to, że matka wchodziła do pokoju bez pytania, że wychodzą to różne rzeczy, że się z nas wyśmiewali, że musieliśmy mieć te oceny, żebyśmy kochali warunkowo za przenoszenie czerwonego paska. Wychodzą te wszystkie stwory z nas, wszystkie to, co było niedokochane. Wszystko to, co było bolesne, bo jest jakaś w nas myśl, a może to zostanie dokochane, może teraz zostanę tą bezwarunkową miłość. No i tu polegamy, tak? Bo partner nie jest naszym rodzicem. Funkcją partnera nie jest bycie dla nas przejawem bezwarunkowej miłości, która akceptuje wszystko. Bo my chcemy mieć tą osobę w naszym życiu, której nie mieliśmy jako mamy albo taty, która zawsze nas będzie kochać bez względu, co my tam narozrabiamy. Czy przyniesiemy dwóje, czy piątkę, czy będziemy smutni, czy radośni. Zawsze będzie ta osoba, która mówi, kocham cię. Tak? I 99,9% osób nie ma tego doświadczenia. I my ciągle tego szukamy, żeby był ktoś, kto mnie tak pokocha, ale tak naprawdę udowodni mi to. I dajemy ciągle te wabiki, udowodni mi to, że mnie kochasz. Tak? Jeżeli byśmy mieli to w sobie, to partner nie jest po to, żeby cokolwiek udowadniał. Tak? Relacja partnerska nie służy tym celom. Relacja partnerska służy tworzeniu nowej rzeczywistości razem. Patrzeniu w podobnych kierunkach, wspieraniu się, życiu. Każdy z partnerów też ma swoje odrębne zainteresowania, ma wspólne. Jest to takie bardziej towarzyszenie sobie w tym życiu, z takiego miejsca wspierania się, z miejsca kochanków, z miejsca odkrywania nowych światów, ale nie rekompensowania deficytów z dzieciństwa. I tu polegają relacje niestety. Z tego miejsca, że relacje między rodzicem a dzieckiem są totalnie zaburzone. Totalnie zaburzone. I my szukamy tego w relacji z dorosłym człowiekiem. Oczywiście nie odnajdujemy. Zaczynają się te przepychanki wszystkie. I to jest, czyli tworzymy niedojrzałe relacje. Tworzymy niedojrzałe relacje nieświadomie. I to jest pytanie, jak zacząć tworzyć dojrzałe relacje z miejsca partnerstwa. Pierwsza kwestia to zdać sobie sprawę, że tworzę niedojrzałe relacje, że tworzę sytuacje, w których jest cierpienie i ból. I znów świadomość. Tak, świadomość, zobaczenie tego i zobaczenie i zdjęcie tej projekcji z partnera. Zobaczenie, okej, oczekiwania. Oczekiwania zabijają miłość. Tak? Jak jest ciasno, duszno, czym bliżej go trzymam przy sobie, nic nie będzie miłości. Miłość to jest wolność. To jest to, że daję mu wolność i on przychodzi, ale ja chcę ciebie. Tak? On może wszystko. Ty mu go nie trzymasz, nie kontrolujesz, nie sprawdzasz, nie trzymamy go na krótkiej smyczy. Mówimy, rób co chcesz. A on mówi, a chcę spędzić wieczór z tobą. I wtedy my to czujemy, on wybiera mnie. Ale my nie mamy, wątpimy w to, że on w nas wybierze, w związku z tym tworzymy tą małą klatkę dla niego i dla siebie i dla naszej relacji, bo on nas nie wybierze. Jest w nas głos, który mówi, on ciebie nie wybierze, on ciebie nie wybierze. Powtarza, ten głos powtarza, on ciebie nie kocha, musisz go trzymać, bo on ci ucieknie. Dlatego, bo ten rodzic nam nie dawał tego, tak? Nie mamy tego poczucia, że jest ktoś, kto nas wybiera stale i kto mówi nam tak. Mamy to doświadczenie nie. Źle uśmiechasz się, źle jesteś ubrana? Nie. Mamy to poczucie nie, to poczucie odrzucenia, braku akceptacji dla naszej autentyczności, więc ciągle odtwarzamy tą starą płytę i tworzymy niedojrzałe relacje z tego miejsca.
piękne jest to, co właśnie mówisz, dlatego że ja pamiętam, jak na jednym ze spotkań właśnie zaczęłam opowiadać o tym, jak dojrzałam gdzieś tam w pewnym momencie do tego, żeby powiedzieć właśnie mojemu mężowi, że chcę ci powiedzieć, że mimo to, że jesteśmy małżeństwem, chcę, żebyś czuł się wolny, że jeżeli kiedykolwiek poczujesz jakieś pragnienie, tak, że nawet, nie wiem, będziesz chciał spędzić jakiś tam czas z jakąś kobietą, czy nawet poczujesz po prostu coś do niej w ogóle, to ja nie mam prawa jakby w to ingerować, bo jesteś wolnym człowiekiem. I pamiętam, jak ja to powiedziałam, to właśnie to się spotkało z takim dużym sprzeciwem i takim niezrozumieniem. Jak? To ty jemu pozwalasz na zdradę. Ja mówię, ale to nie chodzi o to, że ja mu pozwalam na zdradę, że ja chcę, żeby on mnie zdradzał z tego momentu, teraz, od dziś. Tylko jakby to, jakby ja doszłam do takiego momentu, że zrozumiałam, że na siłę ja go nie zatrzymam. I że nawet mimo to, że gdzieś przysięgaliśmy, tak, że gdzieś tam staliśmy przed tym ołtarzem, to wciąż jesteśmy wolnymi ludźmi i to, że ja jemu powiem, że nie możesz, to on i tak może pójść i to zrobić, tak? A jeżeli ja jemu powiem, że ja daję mu to, jakby, że on może czuć się wolny, tak? Że ja go nie będę trzymała na siłę i w ogóle, to też mi daje wolność, że ja w moim umyśle jakby też czuję się wolna pod tym względem, że ja jego nie trzymam na siłę, tylko właśnie, że daję mu tą swobodę i jesteśmy dlatego, że chcemy ze sobą być. To jest niesamowicie też wyzwalające i fajnie, że to powiedziałeś, bo to jest taki fajny mechanizm. Dobra, to wytnę tą swoją całą. Nie, to jest bardzo ważne dla kobiet to usłyszeć. Nie, absolutnie. Ale to myślę, że to jest bardzo właśnie ważne dla kobiet to, żeby to usłyszeć. To jest bardzo, nie, żadne tutaj, no, wiesz. Dla mnie to było mega wyzwalające. No. Ja powiem ci, że ja w ogóle tego nie rozumiałam na początku, dlaczego ja coś takiego poczułam, ale mnie to wyzwoliło też. Mi to dało bardzo dużo. Daje też dobra. Że gdzieś tam się coś w sobie po prostu znów kolejne jakieś przekonanie. Nie, ale dlaczego? Ale właśnie, a niech właśnie robi, co chce. Trudno. Przecież dam sobie radę. I ja uciszam ten swój umysł tutaj, że ja dam sobie radę, który już mi nie powie, że właśnie. To jest też kwestia zaufania, nie? Że on czuje i ty czujesz, że mu ufasz. Nie? Że jeżeli cię. Jeżeli tak, jeżeli między wami już tego nie ma połączenia, to trzymanie tego na siłę powoduje mnóstwo cierpienia, że i tu dochodzimy do tego, że nie mamy zgody na to, żeby coś się kończyło. I to jest kluczowe, że związki tak naprawdę nie działają, nie są przejawem miłości, bo nie ma jest lęk przed tym, że to się skończy. Czyli jakby głębiej podążyć, to jest ten lęk, że coś odejdzie, że coś stracimy, że będziemy sami, że coś umrze. Nie mamy na to zgody i jesteśmy w tej kulturze, nie może nic umrzeć, nie może nic skończyć, tak? Nie możemy być starzy, trzeba usunąć to wszystko z naszego widoku, nie? Nie mamy tej zgody, że coś się kończy, tak? I tu wchodzi tantra i tu wchodzi też takie rozumienie trochę głębsze, co to znaczy kończyć, że jeżeli ja trzymam coś, to mam zaciśniętą pięść, ja muszę puścić, żeby przyszło nowe. Ja nie mogę cały czas tak żyć. To jest lęk. To jest zaciśnięte, to jest lęk. I te relacje, nie będzie seksu, nie będzie miłości, nie będzie pasji, nie będzie nic. Będzie to poczucie i ludzie się wykańczają, chorują, tkwią w tym. Aż do momentu, kiedy zmierzą się z tym lękiem. Żeby zmierzyć się z tym lękiem i przejść przez to, może czasem trzeba przewodnictwa jakiegoś mądrego, puścić to i zaufać temu pustemu, że wejdzie coś nowego, pięknego. Czym bardziej puszczam, tym wchodzą piękniejsze rzeczy i tym bardziej wchodzą, jak ja przynieś, bo ty mnie nie, jeżeli oczekuję, kwiaty przynieś mi, to jest to trzymanie. Jak puszczam, ok, i on nagle przychodzi z tym kwiatami nieproszony, no to wow, nie? To jest to poczucie, jest to, prawda? Nie ma tych oczekiwań. Ale żeby nie było tych oczekiwań, to musimy zajrzeć w to miejsce, które jest to zranione, które nie czuje się kochane, to zranione, które było odrzucone i dokochać to miejsce, dać sobie to dać sobie miłość, cokolwiek to znaczy, no takie szumne słowa, ale to jest do zrobienia, to jest do zmiany. Ale powiem ci, że jak tak tutaj siedzimy i rozmawiamy, tak myślę sobie, im właśnie więcej mówisz, opowiadasz o tym właśnie, w jaki sposób odkryć w sobie właśnie tą energię, w jaki sposób ją budzić, w jaki sposób radzić sobie z tymi wszystkimi blokadami, które są na różnych poziomach w nas,
to tak jak słucham o tym, to tak mi się wydaje, że tego jest tak strasznie dużo, że to jest wręcz chyba niemożliwe, żeby właśnie dojść do tego miejsca, kiedy już właśnie będę taka całkowicie wyzwolona i taka totalnie wolna od tego wszystkiego, po prostu to wszystko będzie tak we mnie po prostu buzowało i płynęło. Ale z drugiej strony wiem, że już jakąś tam drogę przemierzyłam i wiem, że jest to możliwe i jest to piękna droga i wiem, że jak się na nią wejdzie, to po prostu się czuję całym ciałem, że to jest jedyna droga i najlepsza. Tak, i to jest, i to jest wbrew pozorom. Najpiękniejsza. Jest to szybka ścieżka, owszem. To nie jest kwestia dnia, miesiąca czy tygodnia. Jest to, wymaga pewnej drogi, ale jest to szybkie, to stosunkowo do innych metod, do innych, wejście w tą ścieżkę, wejście w to zagłębianie się do ciała, kontaktowanie się, otwieranie, wchodzenie w seksualność z poziomu nie tylko użytkowego, jak zrobić, żeby mieć lepszy seks, bo to nic nie zmieni. To po prostu będziemy mieć, no fajnie, zamiast 5 minut będziemy mieć 20 minut orgazmu. To nie o to chodzi, tak? Tylko w tą ścieżkę samopoznania i zwiększania swoich możliwości, to nas zaprowadzi w miejsca, których w ogóle nie oczekiwaliśmy. Czyli tutaj generalnie nie chodzi o te odczucia, jakby, które będziemy mieli, też cielesne, tylko tu chodzi o to, że generalnie całe nasze życie się zmienia, tak. Bo my stajemy się zupełnie inną osobą, która łatwiej tworzy, która więcej daje, która więcej też otrzymuje. Jakby jest przepiękna, przepiękna spójność i przepiękna harmonia. Jest piękne takie powiedzenie poety Rumiego, który mówi: piękno jest w oczach patrzącego. I co my widzimy, kim my jesteśmy, taka jest rzeczywistość, którą widzimy. Tak? Czyli jak my się zmieniamy, my zaczynamy odczuwać inaczej siebie, zaczynamy widzieć świat zupełnie inaczej. Co więcej, inni ludzie się pojawiają przed nami. Wszystko się zmienia. W dzisiejszych czasach jest bardzo duża nagonka właśnie na tą zewnętrzność, tak. Na ten wygląd. Na to właśnie, że mężczyzna musi być męski, czyli musi mieć jakieś tam mięśnie, sylwetka, to kaloryferek. To już nie oceniać. Natomiast kobieta, znów właśnie piękne pośladki, duże piersi, duże usta, tak? I to wszystko, że gdzieś tam właśnie bardzo mocno skupiamy się na tej zewnętrzności. Jesteśmy w stanie mnóstwo środków finansowych na to przeznaczyć, mnóstwo swojej energii, mnóstwo swojego czasu. Jak właśnie ty postrzegasz, czy też stykasz się z takimi ludźmi, spotykasz się z takimi ludźmi, którzy gdzieś właśnie dochodzą w pewnym momencie do takiego punktu, że gdzieś właśnie dochodzą do tego momentu, że właśnie nie tędy droga. Bo ja sama też doszłam do tego punktu, że gdzieś cały czas wydawało mi się, że jak się nauczę perfekcyjnie malować, że jak nauczę się świetnie ubierać, porobiłam te wszystkie kursy, zaczęłam pracować z innymi ludźmi, doszłam do miejsca, że po prostu to w ogóle nic nie zmienia. Ja wciąż czuję się nieidealna i nieperfekcyjna. Dokładnie. I nie właśnie taka, jaka powinna być. Dokładnie. To zawsze coś muszę w sobie upiększać. To jest ten sen, to jest ta pułapka. Wystarczy porozmawiać z osobami, które doszły do tego, co nam się wydaje, czego my chcemy. Czy to chodzi o wygląd, czy chodzi o pozycję społeczną. I wcale nic tu nie zmienia w ich odczuciu rzeczywistości. Absolutnie nic, to więcej, jeszcze jest gorzej. Bo muszą więcej włożyć wysiłku, żeby utrzymać tę pozycję, ten wygląd i to wszystko, i te pieniądze. I więcej muszą włożyć wysiłku i jeszcze bardziej czują się odizolowani, odsunięci od życia, od ludzi. I wręcz przeciwnie, efekt jest, są jeszcze bardziej nieszczęśliwi i jeszcze bardziej muszą to ukrywać. Tak? Czyli praca nad tym, co na zewnątrz, nic nie zmienia w pozytywnym sensie. Tak? Jest to totalna ucieczka, totalna pułapka, która powoduje mnóstwo cierpienia. I większość osób nie widzi, że jest możliwość zmiany, no więc jakby idzie w tym korytarzem labiryntu, myśli, że no nawet w pewnym momencie czuje nie tędy drogę, ale nie widzi innej drogi, więc już tak brnie w tym, ale jest inna droga. Jest droga samopoznania, jest droga wyjścia tego, że my jesteśmy tak piękni wewnątrz i jak sobie pozwolimy wchodzić, poznawać swoje dary, swój potencjał, to co jest w środku, poznawać swoją energię seksualną, to bez względu na ciało nagle kobiety zaczynają zmieniać kształty. I to ja to widzę w ciągu 7 dni. Przychodzi kobieta, która jest zaciśnięta, pośladki opadnięte, wszystko jest takie szaro w górę i nagle ona otwiera się, coś jej się, znaczy pod wpływem całego procesu, który przechodzimy,
to zaczyna w niej życie płynąć i wszystko się uwypukla. Dlatego my te botoksy i tak dalej, bo wiemy, że jak to, co wewnątrz płynie, to powoduje, że kobieta staje się okrągła, tak? My to wiemy i my to staramy się zewnętrznie wytworzyć, kiedy to jest do uzyskania wewnętrznie. Miód na moje uszy. Najlepsza operacja plastyczna. Nie ma lepszej, takiej nie ma skutków ubocznych. Nie ma. Nie ma skutków ubocznych. Cudowne. O, a jeszcze chciałam właśnie, bo teraz ostatnio właśnie też przeczytałam taki właśnie, bo mówię, ta presja z zewnątrz. Jeszcze też a propos właśnie takiego, na przykład takiej częstotliwości odbywania stosunków, bo ja na przykład nie posiadam dziecka. Ale wiem, że na przykład kobiety, które urodziły, mówią, że na przykład wtedy trochę w tym okresie po urodzeniu dziecka opada jakby troszeczkę, jakby zmniejsza się ta aktywność seksualna i one często się czują takie właśnie, że coś w ich związku się gdzieś tam kończy i w ogóle jeszcze dlatego, że ta właśnie presja zewnętrzna, że w ogóle to trzeba robić tyle razy w miesiącu, tyle razy w tygodniu i w ogóle w ciągu dnia i w ogóle w taki sposób i tyle organów i w ogóle. Właśnie chciałabym, żebyś może powiedziała trochę na ten temat tego, jak się do tego odnieść w ogóle, do tej częstotliwości, do tego, tak no bo tak, to jest znowu, każde to jest znów kwestia nasza wewnętrzna. Tak, to jest znowu ten botoks, który sobie serwujemy, operacja plastyczna, że to jest znowu z zewnątrz coś, tak? No więc generalnie jest tak, że zmienia się wszystko. Bez względu, czy pozytywnie, czy negatywnie, jesteśmy inną osobą, jesteśmy kimś innym. Inne jakości się w nas budzą. Dla wielu kobiet wpadają w apety rozdzielenia, patriarchalne rozdzielenia matki od kochanki. To jest tak silne rozdzielenie matki od kochanki, Ewy od Lilith, że mężczyzna to szuka tej kochanki gdzieś tam. I dlatego ten rozwój całej prostytucji i tego całego, tej kobiety na boku, to jest rozwój patriarchatu, który jest konsekwencją rozdzielenia. Że żona to jest od wiadomo czego, a seks jest gdzieś indziej. I bardzo wiele kobiet przed poczęciem dziecka nie poznaje swojej seksualności. Ta ich seksualność, taka wydaje się, że wszystko jest aktywne, jest tylko funkcją biologiczną. Jest funkcją do prokreacji dziecka. Jak ta prokreacja nastąpi, nagle ta funkcja znika. Bo nigdy nie poznałyśmy siebie jako istoty seksualnej. Nie przeszliśmy tych wszystkich etapów, które wcześniej mówiłaś. W związku z tym funkcja biologiczna jest spełniona, seksualność zanika. I wtedy kobiety się budzą, ale o co się dzieje? To jest jedna kwestia. Druga, jesteśmy zmęczone, mamy wyczerpane zasoby energetyczne, bo żyjemy w środowisku, dzieci nie są przeznaczone do tego, żeby były wychowywane przez jedną kobietę. My zawsze byliśmy zwierzętami stadnymi, zawsze istotami społecznymi. Kobieta sama z dzieckiem, to jest największa przemoc patriarchatu chyba. Oddzielenie kobiety od jej grupy, od jej całości. Nawet już na wsiach było, już tak nie ma, że zawsze jest ten dom, jest zawsze wiele kobiet, wiele sióstr, matek, babek, są te kobiety, które się tym zajmują, tak? I że my żyjemy w tych malutkich komóreczkach, powodują, że kobiety są ciągle zmęczone, tak? Nie ma nikogo na stałe, fizycznie, obok w przestrzeni, co chwilę tam może ktoś wpadnie na jakiś czas, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że kobieta też czuje się samotna. Że nawet jak jest ojciec, jak jest mężczyzna, mąż obok, to nie jest to samo. Kobieta, jak jest dziecko wokół, potrzebuje wiele innych kobiet wokół siebie fizycznie, na stałe. Tak? W tym samym obszarze geograficznym. Tak? Dlatego tam często my sobie radzimy z tą patologią i mamy przyjeżdżają na miesiąc, czy ktoś tam przyjedzie, ale to jest takie zalepianie znowuż tym plastrem. Tak? Żyjemy w sposób niesprzyjający kobietom, aby być matkami i być seksualne jednocześnie. Jest to rozdzielenie. I jak jesteśmy zmęczone, jeżeli jesteśmy wyczerpane, to jest 2 lata, czy wstajemy ciągle do dziecka, nie ma siły. Nie ma siły. Seksualność jest wtedy, może być aktywna, to ziarno, kiedy są zasoby. Jeżeli jesteśmy zmęczone, wyczerpane, nawet jakbyśmy znały swoją seksualność i miały dostęp do niej, to nie ma tej możliwości. Tak? Musimy mieć jako kobiety wsparcie fizyczne, realne wsparcie, czuć się też wsparte nie tylko tak technicznie, ale też na poziomie naszej kobiecości, naszej kobiecej duszy. Że czujemy wokół nas te wianuszek tych kobiet,
które są dla nas, które nas wspierają. I później jak inna będzie w ciąży, to my będziemy dla niej, nie? Później te dzieci są razem. To się wszystko inaczej plecie zupełnie. Więc to jest tak druga kwestia, że ta seksualność zanika ze względu na strukturę rodziny nuklearnej. No i kolejna kwestia ważna to jest to, że budzą się wiele zranień, że ten poród, który się odbywa, aktywuje w nas coś, czego wcześniej nie wiedziałyśmy na swój temat i w związku z tym, że jest tak dużo przeszłości za nami się ciągnie, matek, babek, tych pokoleń przed nami, że to się wszystko aktywuje. Nie wiadomo skąd. Nagle byłam kobietą, która jest pełna życia, radosna, chce zwiedzać, chce wychodzić do ludzi. Przychodzi nowe życie, nowe dziecko i nagle jestem ciągle zmęczona, zgaszona, zgorzkniała, nie chce mi się nigdzie iść. Co się wydarzyło? Gdzie jest moja radość życia? Co się stało? Nie? To jest ta spuścizna pokoleń, która jest w nas, w tym ciele. Tak? Że wchodzimy w rolę matki, no to teraz mi tak, ja słyszałam takie zdania, bo ja mam dwóch małych synów i no to teraz to już zapomnij, teraz to już masz z głowy. Co mam z głowy? No życie. Mówię, tak? Zobaczymy. Więc jest to, i kobiety się poddają temu, no tak, temu jest, no ja jestem teraz, już się nie liczy, co ja chcę, nie liczą się moje pragnienia, teraz pragnienia dziecka tylko. Mamy też przechylenie w drugą stronę, kiedy na tych okładkach gazet widzimy, nieważne, że mam dziecko, ja nadal wracam, aktorki wracają do filmu, to się nic nie liczy, to jest tak samo niezdrowe jak drugie, tak? To, że siedzę z dzieckiem 5 lat w domu i nie wychodzę i tylko jestem dla dziecka, jest tak samo niezdrowe i niedojrzałe, jak to, że po 2 tygodniach oddaję dziecko gdzieś tam i już jestem znowu aktywna. To są tak samo niedojrzałe postawy. Więc to niebywale wpływa na seksualność. Tak? Więc my jako kobiety mamy no, duże wyzwanie. Jak stajemy się matkami, mamy tak dużo programów w sobie, które się uruchamiają, przekonań, co to znaczy być matką. Tak bardzo jesteśmy też, że stajemy się dla innych, że zapominamy o sobie. To jest duży obszar pracy i ja dużo pracowałam na tym styku, jak matka i kochanka, powrót matki i kochanki razem do siebie, jak ta całość. Tak? I jest to duża praca i jest możliwa. I jest to ogromny obszar samopoznania dla kobiety. Myślę sobie, ja nie mam dzieci, ale cały czas słyszę, że no właśnie, bo ty nie masz dzieci, to ty możesz jeździć, ty możesz tamto i tak właśnie sama to odczuwam i wiem, że te kobiety po prostu sobie wbijają kolejne przekonania tak, do głowy i same tak, się jeszcze utwierdzają tak, w nim. Nie? Tak, że to jest tak, że ja mam trochę inny styl życia i jak są i czasy jestem aktywna dosyć, ale też jeżeli już jestem, to jestem z nimi cały czas, to jest inna jakość, ja nie idę od pracy od 8 do 8, czyli jakieś, jestem z nimi, a są momenty, kiedy nie jestem i są ludzie, którzy są blisko, które oni znają. Ja nie widzę u moich synów tego poczucia, oj, że nie mam mamy, że jak się mama pojawia, to oni się rzucają. Ja nie widzę tego, że to im jakoś krzywdzi to, że mi nie ma. Tak? Oni są tak samo radośni i otwarci, bo oni wiedzą, rozumieją to i nie czują jakiegoś poczucia, są wokół nich ludzie, którzy ich kochają, są wokół nich kobiety też, bo oni potrzebują też kobiet. I to jest zupełnie inny rodzaj wychowania. Ale przede wszystkim kobieta musi dać sobie prawo do tego, żeby powiedzieć, moje potrzeby są tak samo ważne, że z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli ja jestem wypalona, ja nie mam siły, ja robię wszystko na woli, na przepchnięciu rzeczy, te dzieci wcale nie są szczęśliwe. Ja myślę, że to jest właśnie ten podstawowy problem. Bo właśnie ja bardzo często też słyszę, że no wiesz, ja nie jestem ważna, bo mój mąż jest ważniejszy, moje dzieci są ważniejsze. To faktycznie bardzo to się potwierdza. To się bardzo potwierdza. No tak, masz dużo kontaktu z kobietami. Jeśli spodobał Ci się wywiad z Esterą, oczywiście możesz podzielić się nim ze swoimi znajomymi, napisać komentarz, a także zasubskrybować mój kanał Siła jest kobietą. Dziękuję Ci za jego wysłuchanie. A Esterze za wielką mądrość oraz za udzielenie tego niesamowitego wywiadu.